Jest wtorek, 7 kwietnia. Marta Jastrzębska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Kolejni pacjenci ze szpitala miejskiego w Toruniu przewiezieni do placówki w Grudziądzu. Ich stan możemy określić od dobrego po niestety stan ciężkie, wymagające podłączenia do respiratorów. Wojewoda wprowadza nowe procedury ochrony zdrowia. W tych namiotach ma być badana temperatura i podejmowana decyzja, czy dany pacjent trafia do danego szpitala. Wielkie brawa, podziękowania i wsparcie dla pracowników medycznych w Światowym Dniu Zdrowia. Jesteście naszymi bohaterami i bohaterkami, prawdziwymi, takimi, którym należą się, jak to się wszystko skończy, należą się zdecydowanie pomniki. W czasie tej naszej pandemii, z którą walczymy, nie ma osoby, która się nie boi. Przedsiębiorcy z regionu w kolejce po umorzenie składek ZUS. Zawsze, wie pan, no ponad 1000 zł miesięcznie w kieszeni. Trwają prace w Sejmie nad rozszerzeniem tarczy antykryzysowej. Rozszerzenie z jednorazowego do trzykrotnego, a więc przez 3 miesiące ta pomoc będzie obowiązywała. A na początek liczby, które obrazują stan epidemii na Pomorzu i Kujawach. 19 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To najnowsze informacje przekazywane przez służby wojewody kujawsko-pomorskiego. A zbiera je dla Państwa Jagoda Rogatry. Witaj, Jagodo. Prosimy Cię o szczegóły. Dobry wieczór. Zgadza się. 19 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. O takich liczbach informuje, tak jak powiedziałaś, Marto, zarówno Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, jak i Ministerstwo Zdrowia. Z danych, które mamy, wynika, że najwięcej osób zakażonych, tych nowych osób, to mieszkańcy Torunia i powiatu toruńskiego. 12 osób. Jedna osoba to mieszkaniec Bydgoszczy, jeden pacjent pochodzący z Inowrocławia, dwie osoby to mieszkańcy powiatu nakielskiego i po jednej osobie z powiatu świeckiego, aleksandrowskiego i żnińskiego. To w sumie daje łączną liczbę 264 przypadków zarażenia koronawirusem na Kujawach i Pomorzu, a w skali kraju to już 4666 osób. Jak zmienia się w związku z tym, a zmienia się dynamicznie, sytuacja w szpitalach w regionie i dokąd i skąd płynie pomoc dla tych najbardziej potrzebujących, czyli dla starszych i schorowanych, już teraz w naszym materiale. Oddział chirurgii Szpitala Miejskiego w Toruniu zamknięty do odwołania. Wśród pacjentów i personelu medycznego potwierdzono koronawirusa. Wszystkich chorych ewakuowano do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu. To już trzeci zamykany tu oddział. Na pierwszy ogień poszła hematologia i urologia. Personel oddziału także został poddany kwarantannie. Wykaz osób, które miały bezpośredni kontakt z pacjentami oraz personelem oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, został przekazany do sanepidu, który podejmie decyzję na temat dalszego postępowania. W szpitalu w Grudziądzu leczonych jest 39 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. Ich stan możemy określić od dobrego po niestety stan ciężkie, wymagające podłączenia do respiratorów. Od ubiegłego tygodnia zamknięta jest też część oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Nadal wstrzymane są przyjęcia na oddziały chorób wewnętrznych, neurologii i medycyny paliatywnej. W bydgoskim Bizielu natomiast nie ma potwierdzonych nowych zakażeń wśród pacjentów. Jak informują przedstawiciele placówki, obecność koronawirusa potwierdzono dotychczas u 20 pracowników i jednego pacjenta. Polowe łóżka i szafki. W takich namiotach znajdą się z kolei pacjenci Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, którzy będą musieli odbywać kwarantannę. Zostaną tu tymczasowo skierowani w razie, gdyby w samym szpitalu liczba pacjentów gwałtownie wzrosła. Łóżka przygotowano także w sąsiednich budynkach. Na tą chwilę w strukturach szpitala nie mamy osób zakażonych. Wszystkie te, które, co do których było podejrzenie bądź miały pozytywne wyniki, znajdują się w kwarantannie i pozostają pod jurysdykcją Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. Pacjenci, którzy byli na terenie szpitala, a mieli wynik dodatni, zostali przetransportowani do jednoimiennego szpitala w Grudziądzu. Są też namioty do tak zwanego triażu, czyli wstępnego przesiewu pacjentów. Niebawem, zgodnie z nowymi procedurami wprowadzonymi przez wojewodę, będzie je można zobaczyć przed szpitalami w całym województwie. Dlatego w okolicach Szpitala Miejskiego w Toruniu zamknięto ulicę Barzyńskich. W tych namiotach ma być badana temperatura i podejmowana decyzja, czy dany pacjent trafia do danego szpitala, czy idzie do szpitala podwyższonej gotowości lub szpitala jednoimiennego. Chcemy ochronić te szpitale przed możliwością zarażenia z zewnątrz. Szczególnie narażone na zachorowanie są osoby starsze i schorowane. Rząd przekazał 20 milionów złotych dla DPS-ów przyjmujących
przyjmujących pensjonariuszy na tzw. starych zasadach, w których to głównie państwo ponosiło koszt ich utrzymania. Potrzebna jest jednak także pomoc kadrowa. Placówki, na przykład środowiskowe domy samopomocy lub również różne kluby seniora, które zamknęliśmy ze względów bezpieczeństwa, natomiast je finansujemy i pracownicy tychże placówek powinni, takie dostały wojewodowie zalecenia, oni powinni zasilić personel domów pomocy społecznej. Płynie także pomoc w formie środków ochrony osobistej. Do DPS-ów na Kujawach i Pomorzu w tym tygodniu trafi ponad 70 tysięcy sztuk maseczek i rękawiczek ochronnych. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. Brawa dla Was. Tak Polacy dziękowali dziś lekarzom, pielęgniarkom, salowym, laborantom, wszystkim pracownikom medycznym, którzy z poświęceniem, zderzając się z wieloma problemami, walczą o nasze zdrowie w czasie epidemii. Płynie do nich podziękowanie, ale też wsparcie. To rządowe, spółek Skarbu Państwa, od samorządów, uczelni, zwykłych ludzi. W Światowym Dniu Zdrowia personel medyczny prosi jednak przede wszystkim, by w najbliższych dniach pozostać w domu. To gest uznania i podziękowanie dla pracowników służby zdrowia. Punktualnie o godzinie 13 w wielu miejscach Polski słychać było dziś głośne brawa. Jesteście naszymi bohaterami i bohaterkami. Prawdziwymi, takimi, którym należą się, jak to się wszystko skończy, należą się zdecydowanie pomniki. Teraz bardziej niż zwykle widać, jak ważna jest ich rola. Pracują na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, często narażając własne zdrowie i życie. Strach, czy powiedzmy jakieś obawy, jest coś normalnego w tej chwili, w czasie tej naszej pandemii, z którą walczymy. Nie ma osoby, która się nie boi. Obecnie co piąty zarażony koronawirusem Polak jest pracownikiem służby zdrowia. W tym trudnym dla medyków czasie pojawia się wiele gestów solidarności i wsparcia. Pani czekała sobie przy drzwiach wejściowych do oddziału ratunkowego. Gdy otworzyłem drzwi, zapytałem się, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Powiedział, że nie potrzebuje naszej pomocy, że to ona chciałaby nam podziękować za tą pomoc, którą udzielamy pacjentom, osobom poszkodowanym. I wręczyła mi karton z zakupami, które zrobiła w aptece, mówiąc o tym, że przeznaczyła na to swoją trzynastkę. Inicjatywy są różne. Część restauracji dostarcza żywność do szpitali i przychodni. Biskup Jan Tyrawa przekazał 1500 jednorazowych maseczek i 3000 rękawiczek. Marszałek województwa Piotr Całbecki tworzy fundusz na rzecz walki z koronawirusem i skutkami epidemii. 4 miliony złotych na wsparcie służby zdrowia przekazało PKP PLK. Dzięki SMS-om z nieba udało się kupić respirator dla szpitala w Grudziądzu. Teraz trwa zbiórka dla szpitala wojewódzkiego w Toruniu. Realizujemy projekt pod tytułem zanurzeniwmiłości.pl. Zapraszam, abyście zajrzeli na tę stronę i zechcieli wesprzeć zakup respiratora dla naszego szpitala. Jest to bardzo potrzebny sprzęt. Wystąpiliśmy z nową inicjatywą przygotowania przyłbic dla instytucji, które potrzebują. Pomagają też instytucje kultury. Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki wykonuje przyłbice. Mieszkańcy Torunia przy współpracy sponsorów szyją maseczki. Osoby, które mają po 94 lata, małe dzieci, szyją i staramy się wspólnie wspomóc służbę zdrowia. Jeżeli nie będzie komu nas leczyć, no to nie przetrwamy, tak? Więc najważniejsze na ten moment jest bezpieczeństwo służby zdrowia. To święto jest inne niż wszystkie, bo obchodzone w cieniu epidemii. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia medycy zamiast życzeń proszą o jedno. Kochani, zostańcie w domach, nie wychodźcie, jeśli nie musicie. Spędźcie ten czas z najbliższymi. I jeszcze jeden apel. Nie oszukujcie medyków. Jeśli dzwonicie na pogotowie, powiedzcie, że macie takie i takie objawy. My na pewno przyjdziemy, ale przyjdziemy przygotowani. Toruń, Joanna Wojnowolska. Ponad 200 tysięcy wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS wpłynęło od 1 kwietnia w całym kraju od przedsiębiorców. W czasie epidemii firmy mogą też skorzystać ze świadczenia postojowego. W pomoc w funkcjonowaniu firm włącza się także Urząd Pracy, a Sejm pracuje nad rozszerzeniem tarczy antykryzysowej. Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Przedsiębiorcy ruszyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskami. W regionalnych oddziałach złożono ich już ponad 4 tysiące, nie licząc tych elektronicznych. W kraju to łącznie ponad 230 tysięcy wniosków. Zawsze, wie pan, no ponad 1000 złotych miesięcznie w kieszeni. Zawsze jest z czego przeżyć.
Wniosek o zwolnienie z opłat składek na ubezpieczenie społeczne mikroprzedsiębiorcy oraz samozatrudnieni mogą składać do 30 czerwca internetowo, pocztą lub osobiście w oddziale ZUS. Jednak by został przyjęty, firma musi spełnić kilka warunków. Między innymi przychód w miesiącu poprzednim nie może przekraczać 15 595 zł. Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutym i nie może być na koniec grudnia zadłużenia dłuższego niż 12 miesięcy. Co ważne, jeśli takie zadłużenie występuje dłuższe niż 12 miesięcy na koniec roku, a mieliśmy podpisaną umowę ratalną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na koniec grudnia, to również możemy skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o świadczenie postojowe. To wsparcie w wysokości 2080 zł dla firm i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, których dochody z powodu epidemii koronawirusa zostały ograniczone. Przychód w miesiącu poprzedzającym nie może przekroczyć kwoty 15 595,74 zł i musi być niższa o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Ale przedsiębiorcy po pomoc mogą zgłaszać się także do urzędów pracy. Jednorazowa pożyczka w wysokości 5000 zł to jedna z form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Jak podkreślają pracownicy urzędów pracy, priorytetem jest teraz pomoc w utrzymaniu miejsc zatrudnienia. Przygotowane są też kolejne formy wsparcia. Polega na dofinansowaniu w przypadku przedsiębiorców kosztów wynagrodzeń, w przypadku osób samozatrudnionych kosztów działalności gospodarczej. Dofinansowanie będzie trwało przez 3 miesiące. Jego wysokość jest uzależniona od wykazanych spadków obrotu, odpowiednio 30, 50 lub 80% w danej firmie. Sejm pracuje też nad rozszerzeniem tarczy antykryzysowej. Zmiany mają dotyczyć m.in. większych przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób. Będą one mogły skorzystać z ulgi na ZUS dla 9 pracowników. Nowelizacja dotyczy także świadczenia postojowego. Kwestia osób na umowach cywilnoprawnych, tutaj także rozszerzenie z jednorazowego do trzykrotnego, a więc przez 3 miesiące ta pomoc będzie obowiązywała. Rząd planuje także wprowadzić zasiłek dla rolników objętych kwarantanną. Takie świadczenie miałoby wynieść 50% płacy minimalnej. Wartość rozszerzonej tarczy antykryzysowej to 11 miliardów złotych. Mateusz Dul, TVP3 Bydgoszcz. W całym kraju trwa gorąca dyskusja wokół wyborów prezydenckich. Wczoraj późnym wieczorem Sejm zdecydował, że głosowanie odbędzie się w formie korespondencyjnej. To bardziej bezpieczny sposób w czasie epidemii, podkreśla partia rządząca. Część samorządów twierdzi jednak, że z powodu zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa nie jest w stanie przeprowadzić głosowania. Za było 230 posłów, przeciw 226, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawa przyjęta przez Sejm stanowi, że głosowanie w wyborach prezydenckich w tym roku odbędzie się jedynie drogą korespondencyjną. Wyborcy otrzymają listownie pakiet zawierający m.in. kartę do głosowania. W dniu wyborów złożą wypełnione strony w specjalnej skrzynce pocztowej. To był projekt, który wychodził naprzeciwko głosom także ze środowiska lekarskiego. No i wreszcie ma to być projekt, który zapewni realizację konstytucyjnych obowiązków nałożonych na odpowiednie organy, a z drugiej strony będzie szanował i chronił zdrowie i życie Polaków. Uchwalona w poniedziałek wieczorem ustawa trafiła już do Senatu. Marszałek poinformował, że senatorowie chcą w jej sprawie zasięgnąć opinii, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Komisji Wyborczej, Sądu Najwyższego. Potem trafi na obrady plenarne. Senat ma maksymalnie 30 dni na jej rozpatrzenie. Termin mija więc tuż przed planowanymi na 10 maja wyborami. Przepisy stanowią jednak, że w czasie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów określonego wcześniej w postanowieniu. Na razie zgodnie z wcześniejszą, a ciągle obowiązującą ustawą trwają przygotowania do tradycyjnych wyborów. Odpowiedzialne są za to samorządy. Na zgłoszenia kandydatów do pracy w komisjach delegatury biura wyborczego czekają do 10 kwietnia. Część włodarzy twierdzi, że nie jest w stanie przeprowadzić wyborów w czasie pandemii i czeka na zalecenia Państwowej Komisji Wyborczej i rządu w sprawie organizacji głosowania. Nie mamy żadnej wiedzy, jak te wybory miałyby być przeprowadzone, czy będą komisje wyborcze, czy one będą wymagały też otwarcia lokali, więc absolutnie na temat żadnych propozycji nie będę się wypowiadał, bo propozycji od rządu słyszymy bardzo wiele.
Procedury dotyczące głosowania korespondencyjnego zostały opracowane w 2011 roku z myślą o osobach niepełnosprawnych. Podobne miałyby zostać wdrożone podczas najbliższych wyborów prezydenckich. W ocenie politologa głosowanie korespondencyjne to w czasach epidemii najbezpieczniejsze rozwiązanie. Nie nasze chcenie zdecyduje o chęci bądź niechęci uczestniczenia w wyborach korespondencyjnych, które wydają się być bardzo ciekawym eksperymentem. No i też oszczędzają nam niebezpieczeństwa zarażenia się w tych właśnie czasach, ile bardziej gra polityczna, która niesie w sobie interesy i pewne ograniczenia partii rządzących, zwłaszcza, że część partii rządzących już wyraźnie przychyla się, między innymi PSL, do tego, żeby przeprowadzić wybory korespondencyjne. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Indikator dla Wiadomości TVP, większość Polaków uważa, że głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne. Udział w takiej formie głosowania deklaruje ponad 57% badanych. To jest główne wydanie zbliżenia, przed nami jeszcze między innymi. Zakaz odwiedzin grobów na brodnickich cmentarzach. Tej nocy największa i najjaśniejsza pełnia księżyca w tym roku. Przed nami wyjątkowy, świąteczny czas Wielkanocy. Wiele osób chciałoby odwiedzić swoich bliskich zmarłych na cmentarzach. Jednak służby oraz duchowni mówią jednoznacznie, by w trosce o zdrowie unikać tych miejsc. W Brodnicy wejście na nekropolię w całym mieście jest już niemożliwe. My sprawdzamy, jak to wygląda w innych miastach regionu. Decyzję o zamknięciu cmentarza komunalnego w Brodnicy burmistrz miasta podjął w poniedziałek. Z odwiedzeniem grobów trzeba się wstrzymać, o spacerach nie ma mowy. Cmentarne bramy będą otwierane tylko przy okazji pogrzebów, w których będzie mogła brać udział jedynie najbliższa rodzina. Podobne zasady wprowadzono na cmentarzu parafialnym. Wcześniej wnioskowało to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta czytamy: zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Zdaję sobie sprawę z faktu, że brodniczanie chcieliby móc odwiedzać groby swoich bliskich. Niestety nie ma teraz takiej możliwości. Masowe wizyty na cmentarzach mogłyby spowodować szerszą transmisję koronawirusa. Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie zakazu. W Toruniu cmentarze są wprawdzie otwarte, ale pojawiły się apele, by nie gromadzić się w tych miejscach bez potrzeby. W mieście są 3 cmentarze komunalne. Jeżeli okaże się, że są jakieś jednoznaczne dyrektywy, ustalenia dotyczące ograniczania fizycznego obecności na cmentarzach, natychmiast się im podporządkujemy. Podobnie jest w Bydgoszczy, gdzie cmentarze komunalne nie są jeszcze oficjalnie zamknięte. Służby oraz duchowni jednak apelują o to, aby wizyt na cmentarzach unikać. Zachęcamy, aby jednak ograniczać te wyjścia. Generalnie chodzi o to, żebyśmy jak najmniej podejmowali takich działań, które mogą narazić nas i innych na niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem. Niech porządki na naszych cmentarzach poczekają na późniejszy czas. Ważne jest teraz nasze życie i zdrowie. Inne będą też nadchodzące święta wielkanocne. Ceremonie mszalne, takie jak modlitwa o błogosławieństwo pokarmów, będzie dostępna w internecie. Bez wiernych lub zgodnie z wytycznymi na czas epidemii odbędą się obrzędy Wielkiego Tygodnia. Dzisiaj ten kontakt internetowy daje taką szansę, że stajemy wobec siebie, że jesteśmy blisko, że możemy chociażby w ten sposób jednoczyć się i duchowo przeżywać tę wspólnotę, która jest między nami, że nie odczuwamy tej samotności. To będzie trudny czas ze względu na brak kontaktu z bliskimi, do którego szczególnie w święta jesteśmy przyzwyczajeni, mówią psychologowie. Konstrukcja nasza psychiczna jest na tyle silna, że ja spodziewam się, że my sobie jako społeczeństwo z tą sytuacją też nową dla nas wszystkich, podobnie jak z pozostałymi, całkiem dobrze poradzimy. Natalia Kurowska, TVP3 Bydgoszcz. Odruchy serca lub zorganizowane akcje pomocowe coraz częściej łączą ludzi podczas epidemii koronawirusa. Trudny dla wszystkich czas pokazuje, jak bardzo potrzebna jest pomoc dla drugiego człowieka. W gronie potrzebujących są szczególnie starsi, samotni, niepełnosprawni i bezdomni.
Wychodzą jedynie do lekarza, apteki lub po zakupy 76 podopiecznych bydgoskiego schroniska dla mężczyzn i 34 osoby w podległej schronisku noclegowni również odczuwają ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Ośrodek jest właściwie zamknięty, to znaczy pozwalamy wychodzić czasami i jednej osobie na przykład na 3-4 pokoje pozwalamy raz na kilka dni wyjść i zrobić zakup dla wszystkich. Z podległej schronisku noclegowni można skorzystać dopiero po przejściu kwarantanny. To jednak nie jedyne wsparcie dla bezdomnych. Około 300 obiadów dziennie wydaje Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Z pomocą idzie też Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier wraz z zakładem Polskie Przetwory we Włocławku. Teraz żywność o wartości 500 000 zł w postaci słodyczy, cukru, kasz, keczupów czy marmolad zostanie przekazana do 5 oddziałów Caritas w województwie kujawsko-pomorskim. Wydajemy ciepłe posiłki bez przerwy. Jest różnica. Są to posiłki na wynos dla osób, które są podopiecznymi naszych MOPS-ów, ale również dla osób z wykluczenia społecznego i bezdomnych. I tych osób żywimy na bieżąco blisko 90 osób. W dzieleniu się żywnością nie ustaje również jadłodzielnia Wspólna Spiżarnia przy Gdańskiej 79 w Bydgoszczy, która przed świętami mimo epidemii nie zapomina o ubogich mieszkańcach miasta. Nie organizujemy jako takiej akcji Ciepło Serca w Słoiku. W sobotę przed świętami o 16 wydamy tutaj w jadłodzielni osobom potrzebującym i te, które przyjdą, bo to nie są tylko bezdomni. Wśród potrzebujących pojawia się coraz więcej osób bez pracy i seniorów. Dlatego gdyby ktoś chciał podzielić się żywnością o przedłużonym terminie czy oryginalnie zapakowanym słodyczami, to może zostawić produkty między innymi u bydgoskiego projektanta Karola Włodarskiego przy ulicy Wojska Polskiego 8, który włączył się w pomoc organizowaną przez bydgoską jadłodzielnię. Przydadzą się też nowe zabawki dla podopiecznych domów dziecka. Do pomocy potrzebującym włączają się też ci, którzy są zawsze gotowi i zawsze blisko. Żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonują zadanie na terenie gminy Cechcen, gdzie transportują oraz przekazują artykuły spożywcze najbardziej potrzebującym mieszkańcom tej gminy. Dzięki terytorialsom niemal 4 tony żywności trafi do ponad 500 osób, w większości podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wojska Obrony Terytorialnej w ten sposób realizują program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, koordynowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Koronawirus rujnuje wszystkie sfery życia. Skutki pandemii odczuwają też instytucje kultury i artyści. Z myślą o nich w ramach tarczy antykryzysowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło specjalny program pomocowy pod nazwą Kultura w sieci. Program w wysokości 20 000 000 zł skierowany jest zarówno do indywidualnych twórców, jak i do instytucji kulturalnych. Zamierzają z nich skorzystać także twórcy naszego regionu. Od kilku tygodni kultura zamiast w świecie rzeczywistym funkcjonuje w internecie. Wielu twórców, zwłaszcza działających poza show biznesem, pozostało bez środków do życia. To jest program dla artystów indywidualnych w formie stypendiów albo dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury samorządowych czy firm, które działają na polu kultury. Spośród 20 000 000 zł przeznaczonych na ratowanie kultury, 15 otrzymają instytucje kulturalne. Zamierza z nich skorzystać także Muzeum Etnograficzne w Toruniu, mające obok swojej głównej siedziby także 3 skanseny. W tej chwili analizujemy możliwości nasze i czy możliwości dostosowania się do tego programu, z których z naszych elementów, które planowaliśmy w tym roku, moglibyśmy tam przygotować, żeby zaaplikować do tego programu, lub też spróbujemy stworzyć coś nowego. Z takiego programu jako instytucja nie skorzysta natomiast Opera Nowa, ale pieniądze wykorzystają niektórzy artyści z nią związani, bowiem 5 000 000 zł przeznaczonych zostało w ramach programu dla twórców indywidualnych. Pojawiła się taka jaskółka dla wszystkich tych artystów, którzy mieli z nami spisane już umowy o dzieło, umowy zlecenia na spektakle, które zostały odwołane, czy na premierę, która została przesunięta w tej chwili. Decyzji, czy skorzystać z programu Kultura w sieci, nie podjął jeszcze Krzysztof Herdzin, ceniony pianista i kompozytor, bo jak twierdzi, jest wielu innych artystów, którzy tej pomocy bardziej potrzebują. Ja nie narzekam, mam jakieś odłożone oszczędności, mam za chwilę jakieś zamrożone płatności, które mi pozwolą
funkcjonować, ale myślę, że no setki albo i tysiące artystów, którzy na pewno z tego skorzystają. Dwutorowy program pomocowy Kultura w sieci przewiduje dotację w wysokości od 5 do 150 tysięcy złotych dla instytucji i 3 tysięcy złotych jako stypendium dla twórców indywidualnych. Wnioski na dotację można składać do 20 kwietnia, a wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. W zbliżeniach czas na informacje sportowe. Maciej Pieszczyński, witaj. Dzień dobry. Polski Związek Koszykówki ogłosił powołania do męskich kadr do lat 20 i 18. W obu drużynach znaleźli się zawodnicy zarówno pierwszego, jak i drugiego zespołu bydgoskiej Astorii. W starszej grupie wśród powołanych znaleźli się Michał Krasuski i Paweł Kopycki. Z kolei w młodszej Maksymilian Estkowski oraz Adam Frąckiewicz. Zgrupowania obu drużyn mają rozpocząć się w czerwcu, a więcej o sporcie mówić będziemy w naszym serwisie około 21.45. I na koniec jeszcze wyjątkowe zjawisko nie tylko dla miłośników astronomii. Tej nocy orbita Księżyca znajdzie się najbliżej Ziemi. To pierwsza wiosenna pełnia nazywana Różowym Księżycem. Wyznacza ona czas obchodów Wielkanocy. Jest oddalony o niemal 400 tysięcy kilometrów od Ziemi. Mimo to Księżyc ma z nią więcej wspólnego niż można by przypuszczać. Żeby jednak się o tym przekonać, należy cofnąć się w czasie o ponad 4 miliardy lat. To właśnie wtedy doszło do kolizji, której skutkiem było powstanie srebrnego globu. Wtedy wydarzyło się coś wielkiego, jakieś duże ciało uderzyło w taką pierwotną Ziemię, wyrwało krople materii, wtedy jeszcze bardzo płynnej i rozpalonej, która weszła na orbitę. No i obydwa ciała przyjęły kulisty kształt i krążą do tej pory. To większe ciało to Ziemia, to mniejsze krąży wokół Ziemi, to właśnie Księżyc. Księżyc od dawna jest przedmiotem badań naukowców. Według ich teorii to dzięki niemu pojawiło się życie na Ziemi. Wywołując pływy morskie, stworzył do tego odpowiednie warunki. W przeszłości Księżyc wykorzystywany był także jako kalendarz, a to wszystko za sprawą jego pełni, których zwykle w ciągu roku jest 12. Ta najbliższa jest pierwszą wiosenną, wyjątkową, bo wyznacza Wielkanoc. Każdy z nas się pewnie już zastanawiał, dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym, prawda? W różnych latach obchodzimy w różnym terminie Wielkanoc, a właśnie to jest uzależnione od Księżyca. Dlaczego? Ponieważ jest to związane, no było związane zawsze z wielkim żydowskim świętem, z Paschą. To właśnie Żydzi wspominają wyjście z Egiptu, podczas gdy Księżyc, pierwsza wiosenna pełnia, oświetlał im drogę właśnie podczas ucieczki. Pełnię, nazywaną także Różowym Księżycem, obserwować można już od godzin wieczornych. Najlepiej widoczna będzie około godziny 4:30 nad ranem. Jak twierdzą specjaliści, pełnia nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Może jedynie zachęcić do podziwiania srebrnego globu, który będzie większy i jaśniejszy niż zwykle. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Jeszcze przez chwilę popatrzmy w niebo. Wieczorem i w nocy niebo nad naszym regionem będzie bezchmurne. Temperatury kolejny dzień powyżej zera i tak na termometrach zobaczymy od 4 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu. W środę przed południem pogodnie i bezchmurnie. Po południu na północy regionu pojawi się niewielka ilość chmur. Nadal ciepło, temperatura maksymalna około 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, ciśnienie bez większych zmian. Na barometrach w południe około 1020 hektopaskali. I teraz to już wszystko. Wieczorne informacje o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.